Od czasu mojego ostatniego filmu na temat serii Backrooms z autorstwa Kane Pixels minął już ponad miesiąc i od tego czasu nie pozmieniało się za wiele, aczkolwiek dostaliśmy dwa nowe materiały, które przedstawiają całkiem sporo. No i w dzisiejszym filmie właśnie nimi się zajmiemy i będziemy kontynuować naszą serię na temat Backrooms z autorstwa Kane Pixels. Zatem cześć, ja jestem Ondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym powracamy do świata Backrooms z autorstwa Kane Pixels. Wiem, że się powtarzam, aby przyjrzeć się jego dwóm nowym dziełom, które są naprawdę całkiem ciekawe i fajnie będzie się nimi zająć. Zatem, moi drodzy, nim zaczniemy, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, ale mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić 150 tysięcy widzów do urodzin 19 kwietnia, aczkolwiek może jak najbardziej zbliżyć się do takowej liczby. Tymczasem, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kontynuacja historii na temat Backrooms. Subject is male, somewhere between 18... Zatem pierwszym filmem, którym dziś się zajmiemy, jest rzecz jasna Backrooms Autopsy Report, czyli raport z autopsji. Akcja tego filmu dzieje się, rzecz jasna, po zaginionych osobach, czyli po 3 lutego 1990 roku, kiedy to odnalezione zostały zwłoki w Backrooms, które były pokryte swego rodzaju specyficznym grzybem, czy czymś koło tego. Natomiast ma miejsce na kilka tygodni przed wideo informacyjnym, bowiem dzieje się dokładnie 5 lutego 1990 roku. Jakie tajemnice skrywa ten film oraz jakich nowych faktów możemy się z niego dowiedzieć? Pora się przekonać. Cause of death was likely malnutrition. I was able to recover most of the digestive tract. Zatem ciało osoby, które zostało odnalezione właśnie w zaginionych osobach, zostało poddane autopsji. A pierwsze kilkadziesiąt sekund tego filmu przekazuje nam kilka informacji odnośnie tej właśnie osoby. Dowiadujemy się, iż jest to mężczyzna pomiędzy 18 a 21 rokiem życia, natomiast jego zgon nastąpił na 5 dni przed wykonaniem autopsji. To znaczy prawdopodobnie, bowiem tkanki są na tyle uszkodzone, iż ciężko jest w stanie to potwierdzić. Ponadto przyczyną zgonu miało być niedożywienie. I tutaj sprawy zaczęły nabierać skrajnie innego obrotu, ponieważ jak się okazało, z czasem niektóre części ciała zwyczajnie przestały się rozkładać, jakby zostały podtrzymane, a ich rozkład został zahamowany. Powiedziałem dokładnie to samo w każdym ze zdań, jaboj. Następnie lekarz stwierdza, iż z przyczyną tego dziwnego rozwoju spraw mogłaby być, tutaj uwaga, trochę się nie znam, ale zmutowana laseczka sienna, inaczej Bacillus subtilis, nie wiem, czy dobrze to czytam. Generalnie jest to bakteria, która, jak podaje Wikipedia, jest między innymi odpowiedzialna za niektóre wady pieczywa. Między innymi powodują, iż pieczywo właśnie staje się szare, maziaste, ciągnące i ma nieprzyjemny zapach. Być może właśnie to stało się z ciałem tutejszej ofiary, w cudzysłowie. Następnie lekarz, trochę zdezorientowany, zwraca się do swojego rozmówcy, czyli pana Becka. A następnie sama rozmowa zostaje urwana i pokazane zostaje nam, i wszystkie odpowiedzi tak naprawdę prowadzą do Backrooms. Where this subject came from? Jednak kim jest sam pan Beck? Stwierdziłem, że pokopię trochę w internecie na ten temat i doszedłem do dwóch postaci. Czego pierwsza, określana po prostu jako Beck, jest członkiem organizacji Demego, o której wspominałem w poprzednim filmie i kiedyś nagrałem na jej temat oddzielny film. Natomiast drugą, znacznie bardziej prawdopodobną, jest pan Ivan Beck, czyli odkrywca Backrooms zatrudniony w Async. Może nie tyle co odkrywca, ale bardziej eksplorator czy ktoś koło tego, więc zdaje się, że to właśnie z Ivanem Beckiem prowadzona była rozmowa. Chociaż w internecie nigdzie za bardzo nie znalazłem potwierdzenia istnienia takowej osoby w uniwersum Kane'a,
więc brałbym tą informację z lekkim przymrużeniem oka, chociaż myślę, że coś przeoczyłem i raczej właśnie o Iwana Beka chodzi. Jakby ktoś z was coś wiedział, napiszcie o tym w komentarzach. Kolejnym materiałem, który musimy dzisiaj przeanalizować, jest motion detected, czyli wykrycie ruchu, ruch wykryty, wiecie o co chodzi. Który dzieje się po filmie informacyjnym, a przed samym The Backrooms Found Footage, dokładnie 5 marca 1990 roku. Zarys fabularny tego konkretnego odcinka prezentuje się w następujący sposób. Po wydarzeniach z zaginionych osób po pewnej części Backrooms rozsiane zostało 7 kamer wideo, które to w wypadku wykrycia ruchu bądź głośnego nadchodzącego dźwięku zostaną uruchomione i rozpoczną nagrywanie. Czyli no, całkiem fajny pomysł monitoringu w Backrooms. Polecam Mondarix. Następnie dowiadujemy się, iż owy materiał jest w rzeczywistości kompilacją wszelkich nagrań zarejestrowanych po wykryciu ruchu przez kamery, które miejsce miały w noc z poniedziałku 5 marca. Co ciekawe, w prawdziwym świecie 5 marca też był poniedziałkiem. Sus. Pierwszy ruch wykryto o godzinie 19:39. Tyle, że tym razem było to 3 eksploratorów z dywizji D. Kolejny ruch został wykryty o 20:26 i tym razem był to powrót wspomnianej jednostki. O 21:02 ponownie wykryto ruch, tylko że tym razem ponownie mieliśmy do czynienia z pewnym członkiem personelu. Zaledwie 12 minut później kamery ponownie musiały się uruchomić, bowiem zamknięto barierę, jakby wiecie, drzwi do Backrooms. Znacznie ciekawiej zaczęło robić się o godzinie 1:06 w nocy, kiedy już wykryto pewien podejrzany dźwięk. Sytuacja powtórzyła się o godzinie 2:13, tylko że tym razem tylko mikrofon szwankował. O godzinie 3:53 powrócił... Czy to człowiek statyw? To chyba jednak starszy kolega człowieka statywa. No i dotychczas to ostatni film opublikowany przez Kane'a, zatem no nie mieliśmy zbyt wiele do analizy i myślę, że chyba nie muszę nic więcej tutaj dodawać, bo tutaj nie ma żadnych tajemnic i wszystko dostajemy na tacy. Zatem no kurde, mało było rzeczy, którymi mogliśmy się zająć w dzisiejszym filmie, niestety. Aczkolwiek i tak myślę, że był to całkiem spoko odcinek i zaspokoił jakiś tam wasz głód względem kolejnych filmów na temat Backrooms od Kane'a. Tym razem wolę naprawdę chwilę odczekać, aż pojawi się też trochę więcej filmów, więc słyszymy się w kwestii Backrooms Kane'a za jakiś czas. Tymczasem, moi drodzy, mam po prostu wielką nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jak tak, zostawcie pod nim kciuka w górę, zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi. Zapraszam was również serdecznie na mojego Instagrama, i resztę wszystkie linki macie w opisie. I tymczasem co? Do usłyszenia w kolejnych filmach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim życzę. Cześć!